Gen Z jest pod falą krytyki widzów, bo zrobili reklamę z drapek, mocno je gloryfikując, nie zaznaczając w filmie, że hazard jest od 18 lat i może być niebezpieczny. Dodatkowo Verso oficjalnie potwierdziło, że sprawy z logiem Sowy udało się zakończyć i dużo ją to kosztowało. Julia Żugaj zaliczyła lekką twitterową odklejkę. Przegadamy wszystkie dramy i kontrowersje wokół ostatniego Hailey. Młodzieżowe konto na TikToku odpisu atakuje Matę, a sam Mata tłumaczy się ze swojego drogiego merchu. A na koniec Błoński jest pod falą krytyki za swój wpis. Oczywiście subskrybuj kanał Drogi Widzu i bądź na czasie ze wszystkimi świeżymi newsami z internetu. Ogromny procent z was ogląda, a nie subuje i można to zmienić, tak? Standardowo dropnij lajka na farta. Ła, niegrzeczna. Ła. A pierwszym tematem będzie Żabson, bo jak pewnie jesteście świadomi, to ma swój label, czyli Interna Ziomale. Najpopularniejszym zawodnikiem z tego labelu była Jankle Osia. Mówię była, bo okazało się, że została z tego labelu wyrzucona. Przynajmniej tak napisała w komentarzu na jednej ze swoich fanowskich grupek. I ludzie wychwycili, że na ostatniej piosence z klubu 2020 zaczepia Żabsona. Ale zrobiłeś mnie w balon, mówiłeś, że coś się zmieni, między nami jest to samo. Jakbym miał obstawiać, to też to odebrałem, jakby to był atak na Żabsona, ale on przez dłuższy czas w ogóle nie komentował ani jej komentarzy, ani tej zwrotki, ale odniósł się do tego na odcinku u Verso, gdzie powiedział, że być może ta zwrotka jest o nim, ale nie czuje się, aby to, co tam było powiedziane, było prawdą. Kale Osi w piosence No Weź jest skierowana do ciebie? Może jest skierowana do mnie, ale nie czuję się, żeby to, co w niej jest powiedziane, było prawdą. Nie uważam, żebym kogokolwiek zrobił w balon. I że nie elegancko jest śpiewać o czyichś rodzicach. Dobra. Myślę też, że w ogóle picie do rodziców w konflikcie jakimkolwiek jest też nieeleganckie. Kolejnym tematem będzie Crusher Kacper Błoński, bo wrzucił dosyć kontrowersyjnego tweeta. Hiszpańska policja bardzo niemiła, co prawda odwaliłem głupotę, ale na zdanie, że nie mówię po hiszpańsku, dostałem odpowiedź w stylu: to twój problem, jesteśmy w Hiszpanii. Trochę słabo jak na służbę miasta, które odwiedza około 30 milionów turystów rocznie. Ludzie w większości bardzo negatywnie odebrali jego wpis. To nie mam prawa, jak nie jesteś u siebie i nie znasz języka. Ścigasz się z Julką Żugaj o najgłupszego tweeta 2023, do tego zaraz wrócimy. I co, mają cię puścić wolno, bo po hiszpańsku nie gadasz? A co, oni mają ci pozwalać na łamanie prawa, bo nie znasz hiszpańskiego? Wydaje mi się, że Błońskiemu nie chodziło o to, że mają go puścić, bo nie zna hiszpańskiego, tylko o to, że jak jest w turystycznym kraju, no to policja mogłaby chociaż znać jakieś podstawy, żeby się dogadać. Każdy z nas robi zakupy online, ja w ciągu ostatnich miesięcy pobiłem swój rekord, jak chodzi o zakupy w internecie. Ale najlepsze jest to, że robiąc to online, możecie przy tym wszystkim zaoszczędzić. AliExpress obchodzi w tym roku swoje 13 urodziny i z tej okazji dla wszystkich szykuje się masa niezwykłych akcji oraz kuponów na zakupy. Od 20 do 26 kwietnia zniżki będą sięgać nawet 90%. A dzięki Letyshops zaoszczędzisz jeszcze więcej, bo nawet do 15%. Wszyscy znacie Letyshops, to serwis cashback, który pozwala zwrócić wam część wydanych pieniędzy z każdego zakupu online, a następnie przelać je na wasze konto bankowe. W Letyshop znajdziesz wszystkie interesujące cię sklepy, takie jak MediaMarkt, Flixbus, Allegro, AliExpress czy wiele innych. I w dodatku, jak zainstalujesz wtyczkę Letyshop, możesz zobaczyć cenę produktów z ostatnich 30 dni, aby sprawdzić, czy obecna cena produktu jest prawdziwą promocją. Bo niektóre sklepy lubią wkręcać swoich klientów, że na jakiś produkt jest aktualnie promocja. Jeśli jeszcze nie masz konta na Letyshop, to zarejestruj się z linku w opisie i zacznij oszczędzać. Jak mówimy o kontrowersyjnych tweetach, to przegadamy temat Julki Żugaj versus Hailey, bo skrytykowała federację w kwestii biletów dla influencerów. Fame góruje nad Hailey pod kątem obsługi influencerów. Fame zawsze zaprasza, są turbo mili, nawet generują kody do pay-per-view. Hailey ma problem z wysłaniem biletów, robią to na ostatnią chwilę. Jeszcze akurat mi wysłali o jeden za mało. I Hailey postanowiła jej odpowiedzieć. Od 2 tygodni cała płyta jest wyprzedana, jednak staraliśmy się zrobić wszystko, żeby dać ci możliwość uczestnictwa na naszej imprezie. Dlatego zapewniliśmy ci bilety. Szkoda, że w taki sposób nas potraktowałaś. Żugaj odpowiedziała: odzywałam się do was ponad miesiąc temu, a nie tydzień temu. Mi również jest przykro, że potrafiliście zapewnić, że bilety będą, a później mimo wielokrotnych prób kontaktu po prostu mnie zbywać. I za to spadło na Julkę Żugaj dosyć sporo negatywnych komentarzy. Błoński napisał: po tym tweecie odebrałbym ci bilety, dostań coś za darmo, mniej pretensje. Księżniczka nie dostała za darmo biletów, życie jest straszne, drama, hejtujcie teraz firmę, bo nie uznali mnie za najważniejszą osobę na tej planecie. Zarabiaj zapewne dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, płacz w internecie, że ktoś wielkiej pani nie dał za darmo tyle biletów, ile by chciała. Szczerze to mam dosyć mieszane uczucia, bo mimo wszystko Julia Żugaj to ogromna influencerka z potężną społecznością, więc federacją typu Hailey powinno zależeć, żeby takie osoby tam się znajdowały. Kwestia tego, że akurat wysypali się z biletem dla niej, jest dosyć dziwna. Natomiast te federacje w miesiącu gali to mają straszny kocioł, więc to jest dosyć normalne, że czasami po prostu czegoś nie dopilnują, nie dadzą komuś biletu. Mimo wszystko mogła sobie kupić ten bilet. A ten toksyczny hejt na Twitterze, wyzywanie Julki od
tych idiotek. To jest zdecydowanie za dużo i raczej za taki wpis no, nie powinna aż tak dostać. Od dramy Julki Żugaj z High League'iem przejdziemy do dram, które wystąpiły na ostatnim High League'u. Mimo tego, że według dużej grupy osób ostatnia edycja High League'a nie była najciekawszą, to do katowickiego spotka zebrało się tłumy. Według jednego z wpisów na Twitterze trzeba było podpisywać na wejściu jakieś oświadczenie, przez co wejście na spodek trwało zdecydowanie dłużej. Dodatkowo Paweł Książek wstawił na Twittera wpis, w którym pochwalił się swoim widokiem na klatkę za prawie 300 zł, bo ludzie z High League'a nie ogarnęli, że robiąc tam dla kogoś siedzenie, to nie za bardzo będzie widział, co się dzieje na tej gali. Z najgłośniejszych kontrowersji z gali to warte uwagi jest sytuacja z Denisem Załęckim, który podczas walki w boksie z Pawłem Tyburskim użył nielegalnego kopnięcia w pierwszej rundzie. Dostał za to dyskwalifikację i przegrał walkę. Natomiast potem spadł na niego ogromny hejt. Jak pewnie kojarzycie, Denis jest znany ze swoich prawilnych tekstów, że jest sztywnym gitem, trzyma się zasad i tak dalej. A ludzie mu wytykają, że tych zasad się w ogóle nie trzyma. I przypieli mu łatkę drugiego Najmana. Jak pewnie kojarzycie, Najman podczas walki z Casio też odwalił nieco fajną akcję i łamał zasady. Denis przeprosił na Instagramie, napisał, że nie wie dlaczego zaczął kopać. A 2 tygodnie temu z jego kontuzjowaną nogą ponoć wszystko było ok i dostał zielone światło od lekarza. I hejt również spadł na High League, że dopuścili go do walki z kontuzją. Właśnie, to jest kompletnie bezsensowna kwestia. Bo Denis na ostatniej walce też wyszedł z kontuzją i też została przerwana, bo coś mu się z tą nogą stało. Jak to w ogóle działa, że federacja wypuszcza chłopa do walki, który ma kuźwa poważną kontuzję w nodze? Psuje to kompletnie doświadczenia widza podczas oglądania takiej gali, bo spodziewamy się jakiejś fajnej naparzanki, mocni zawodnicy, Tyburski, Denis, dwa wielkie chłopy. Nawet te konferencje coś lekko zaczęli poddymiać. A kończy się to w taki śliski sposób w pierwszej rundzie. Na pewno takie walki zostawiają u widzów spory niesmak. I ogromny niesmak zostawiła u widzów partnerka Pawła Jóźwiaka, bo we vlogu High League'a z dnia gali w taki piękny sposób wsparła swojego wycieńczonego faceta po przegranej walce z Najmanem. Smutno się to oglądało, wiem jak jest się wykończonym po walce i słyszeć takie coś od bliskiej osoby to musi być dewastujące od środka. Bardzo słabo z jej strony i nawet Bogzel, który z Jóźwiakiem ostatnio miał na pięku, to stanął po jego stronie. Jesteś bliską osobą dla Pawła i w momencie, gdy facet jest podłamany przegraną i ledwo żyje, to ty mu ciśniesz. Co do ciebie, Paweł, zasługujesz na lepsze traktowanie. Możemy mieć do siebie ale, jednak solidarnie jako facet ci po prostu współczuję tej chwili. Na pewno twoja duma mężczyzny w tym momencie została mocno zachwiana i nie powinno się coś takiego wydarzy. Natomiast PiS postanowił odpowiedzieć młodzieży swoim kontem na TikToku. Jak wiadomo, nie cieszą się oni najlepszą renomą wśród młodych osób, więc stwierdzili, że dobrym pomysłem będzie dotrzeć do nich przez TikToka. I partia rządząca zaczęła od bardzo ofensywnego podejścia, bo w sobotę ukazał się filmik z udziałem Radosława Fogla, czyli posła PiS i szefa Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych. I polityk wprost pyta się na filmiku, za co tak naprawdę nienawidzicie jego partii. I sugeruje, że ta opinia została ukształtowana przez m.in. teksty Cypisa i Maty. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o Prawie i Sprawiedliwości? Ogólnie z filmiku Fogla wychodzi na to, że nastolatki kompletnie się nie znają na programie PiSu i bezmyślnie go hejtują, bo Mata coś krzyknął na koncercie. Waszą nienawiść ukształtowały teksty Cypisa i Maty. Nie wiecie nic o naszym... 8 lat. Chętnie posłucham. Konkrety. W komentarzach. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? I co, no ludzie nie zostawili suchej nitki na tym filmiku, poczynając od samych komentarzy, aż do filmików, które po prostu mu odpowiadały. Dało wam się sprawić, by złotówka była najsłabsza w historii kraju. Doprowadzić do najwyższej inflacji od 25 lat. Inwigilować opozycję Pegasusem. W jednym tylko roku rozdać 419 milionów złotych premii i nagród. Zadłużyć nasze państwo na niespotykaną dotąd skalę. Mamy obecnie 1,5 biliona złotych długu. 2 miliardy dla TVP i tak dalej. Można tutaj pewnie dalej tą listę ciągnąć. W ogóle to jest teraz dosyć powszechny trend, że partie polityczne zakładają profile na TikToku i tam wrzucają filmiki często podpinające się pod jakieś trendy, żeby przekonać do siebie młodych. Ale PiS ze wszystkich partii w Polsce ma tam najmniejszy profil. Stare babcie w większości nie mają TikToka, więc raczej nie ma tam kto ich obserwować, ale jak już chcieli dotrzeć do młodego elektoratu, kogoś do siebie przekonać, to może nie cisnąć im od razu, że się na niczym nie znają i są głupi, teksty Cypisa kształtują ich opinię na temat partii. Teraz pogadamy o Macie, bo wokół niego wybuchła kolejna kontrowersja. Kto by się tego spodziewał. Kilka dni temu dostaliśmy jego preorderowy drop ciuchów z limitem do 33 sztuk, ale największą burzę wzbudziła bluza, która kosztowała 555 zł, a koszulka 222. 500 za bluzę od rapera w Polsce to jest ponad standardy, to jest bardzo wysoka cena. Zauważyli to też jego fani, którzy zaczęli krytykować tę cenę. Pojawiły się komentarze, że te bluzy wyglądają jakbyście je kupili w jakiejś typowej sieciówce, że Mata sprzedaje poliester za 555 zł. Rzeczywiście designem jakoś mega się te bluzy nie wyróżniają, ale myślę, że jak ktoś by chciał na ten zarobić,
zrobić, albo mieć jakiś ciekawy, limitowany merch, to jest całkiem spoko opcja. Burzenie było takie duże, że sam Mata się od tego odniósł na story i napisał, że ceny będą wysokie, bo nie jest to merch masowej jakości, tylko limitowane wydanie przygotowane specjalnie przez nas osobiście. Polecam potraktować to jako inwestycję lub zaoszczędzić pieniądze na następny drop, bo wtedy na rzeczach będziemy umieszczać nasze zdjęcia przerobione przez was. Teraz przegadamy kwestię dramy Gen Z i ich kontrowersyjną reklamę z drapek. Na samym początku jednego z ich najnowszych odcinków poinformowali o konkursie zorganizowanym przez Lotto oraz zareklamowali zdrapki, które jak wiadomo są formą hazardu. Natomiast w całej półtora minutowej wstawce nie ma o tym żadnej wspominki. Jak wiecie, zdrapki są super czasoumilaczem na spotkania ze znajomymi albo jakieś imprezki, zawsze jest fajnie sobie zdrapać. Nie wiem, czy to tylko ja tak miałem, ale nigdy na żadnej imprezie nie zdrapywałem zdrapek, żeby sobie umilić czas. A dzisiaj zostaję milionerem, w mojej zdrapce można wygrać 1 000 000 złotych! Stuwa! Lecimy tu! Naprawdę? Tak! Patrz! Gadasz! Oni... Ale łatwo, panowie! Nie ma też ostrzeżenia, że w takie coś można się wciągnąć, że nie jest to najlepsza forma zarabiania pieniędzy, tylko jak już to może for fun sobie coś kupić czasami. Tak naprawdę te całe zdrapki i hazard mocno gloryfikują. Jedyne miejsce, w którym wspomnieli, że reklama zdrapek jest przeznaczona do osób pełnoletnich, to jest opis filmiku, gdzie no wiadomo, większość ludzi nie patrzy. I wiele osób w komentarzach zwróciło uwagę na to, że reklamy tego typu nie powinny mieć miejsca na kanale Gen Z, którego grupę docelową, no mimo wszystko stanowią osoby poniżej 18 lat, ponieważ promowanie hazardu może źle wpłynąć na dorastające osoby i może być przyczyną uzależnienia w dorosłym życiu. Natomiast z drugiej strony, kiedy dyskusja pojawiła się na Twitterze, ludzie od tego podeszli w bardziej luźny sposób. Część osób twierdzi, że jest to zwykła gra liczbowa, a niepełnoletni i tak nie mogą ich zakupić. Gen Z reklamował zdrapki już kilkukrotnie, robiąc nawet dedykowane odcinki i mnie w sumie to dziwi, że Lotto robi takie duże kampanię na kanale, gdzie większość odbiorców nawet nie może kupić ich produktu. Jak mówiliśmy o temacie Gen Z, to u Wersow ostatnio pojawiło się ciekawe wyznanie. Weronika została zaproszona na wywiad do programu Kuby Wojewódzkiego, nagrała z tego vloga i wiadomo, przed takimi programami, gdzie możecie dostać niewygodne pytanie, to trzeba się przygotować, ogarnąć jakieś gotowe odpowiedzi czy narrację. I trenowała sobie na taką ewentualność z frizem w hotelu i oczywiście musiało paść pytanie o to słynne logosowe, o której mieliśmy jedną z najgłośniejszych dram w polskim internecie. I Weronika przyznała, że sprawa została załatwiona, żałuję jej i odbiło się to mocno na jej zdrowiu psychicznym. Czy żałujesz, no? Żałuję i powiem ci, że ta sprawa faktycznie ciążyła mi w głowie przez długie, długie miesiące i odbiła się bardzo na moim stanie psychicznym, ze względu na to, że ja zawsze należałam do osób, które raczej stroniły od tego, żeby pożyczać pieniądze, żeby coś kraść. Kładzian, muszę się do tego przyznać i bardzo tego żałuję. Dało też znać, że załatwienie tego kosztowało ją niemałe mieszkanie, a patrząc na ceny nieruchomości, to niemałe mieszkania zaczynają się od około 400, może 500 tysięcy złotych. Chcę tę sprawę zakończyć, rozwiązać. Kosztowało mnie to niemałe mieszkanie, aczkolwiek cieszę się, że mogę teraz ruszyć już na przód. I wychodzi na to, że jedna z najgłośniejszych dram polskiego internetu w końcu się domknęła. I co, to na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Subuj kanał, a ja będę spierdzielał. Trzymaj się. Cześć.